Witam bardzo serdecznie w grze 4x4 Team na PC-DOS. Gra wydana w 1988 roku przez Infodisk. Więc tutaj mamy oczywiście możliwość grania joystickiem IBM, joystickiem Amstrada, klawiszami. Można zredefiniować klawisze. Może wybiorę redefiniuj klawisze, wybiorę T. T oznacza, że wybieram ustawienia klawiszowe. I tutaj mamy tekla izquierda, co oznacza w lewo. To jest derecha, to jest w prawo. Akcelerator to jest oczywiście przyspieszenie i freno to jest hamowanie. Oczywiście nie znam tego języka, żeby nie było. Skorzystałem z tłumacza i stąd to wiem. Więc jugar teklado, czyli rozpoczynamy grę właśnie klawiszami. No i mamy po prostu typową ścigałkę, gdzie w odpowiednim czasie musimy po prostu, omijając wszelkie przeszkody, dojechać do jakiegoś punktu kontrolnego, co nie jest wcale takie proste jak widać. Tutaj to, że się zderzamy, to nie jest jakiś wielki problem. Problem jest tylko z czasem, bo przez to zderzanie tracimy trochę cennego czasu, dlatego trzeba naprawdę tutaj omijać to w miarę precyzyjnie wszystko, a wcale nie jest takie proste przy takiej grafice, jaką widzimy. Tak, i już niestety czas się skończył. Więc jest jakiś nowy rekord, ustanowiłem 440 punktów i wszystko od nowa. Czyli bardzo trudna gra. Tu u góry mamy wskaźnik, jak daleko jeszcze do mety zostało. Więc jak się zapamięta te wszystkie pułapki, jakie tutaj są, to jest szansa, że się przejedzie. Bo tutaj większej prędkości uzyskać nie mogę. Oczywiście pamiętajmy, że jak się rozbijemy, to trochę cofa nasz pojazd i dlatego to jest takie dosyć trudne. To jedziemy cały czas z jedną prędkością, więc raczej... Kurczę, blacha, transformowacha. No właśnie, ale jak tak, jedną minę, to z drugim jest problem, bo ten kamień jest trochę trudny do ominięcia. Ale dobra, udało się, ale jestem za daleko. No właśnie, no i ten czas jest naprawdę za krótki, a widzimy, że meta jest dość daleko, więc dojechanie do tego miejsca przeznaczenia to graniczy chyba z cudem. Na to wygląda. Tak, i tutaj prędkość jest niby większa, da się tu ustawić większą prędkość, ale to wcale nie oznacza, że będzie jakiś sukces. Aż kurde, jak mnie to... Ej, drażni to rozbijanie się. Właśnie to jest tak, to zrobiłem na dziwnie, że no, nie wiadomo, kiedy się rozbije, kiedy się nie rozbije. No oczywiście, nie wiem, niby tu można hamować jakoś, ale to jest granie dla mnie, jednym słowem. Więc tak ta gra wygląda dla ludzi o mocnych nerwach. Więc jak ktoś chce, proszę bardzo, może się w to pobawić. Ja pasuję i do zobaczenia w kolejnych wideorecenzjach gier na PC-DOS.